Julia Matuszewska, TP Info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo Podgórne. Serwis TP Info organizuje cykl pod tytułem Podziel się swoją pasją z mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne. Jeśli posiadasz jakąś pasję lub hobby i chcesz podzielić się nią na łamach serwisu TP Info, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Facebooka lub napisać do nas na adres e-mail biuro@tp.info.pl. Przypominamy, że Sołectwo Tarnowo Podgórne w najbliższy weekend organizuje świąteczny jarmark, który odbędzie się w parku imienia Jana Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym oraz w Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej. Jeszcze przez 10 dni można głosować na małych wyczynowców ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym, którzy biorą udział w konkursie Mali Wielcy Sportowcy. Wójt gminy Tadeusz Czajka informuje o naborze na realizatorów zadań w przyszłym roku objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem, narkomanią oraz innymi uzależnieniami. 19 grudnia o godzinie 14 odbędzie się 76. sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne obchodziła w minionym tygodniu swoje 75-lecie istnienia. W okresie od 4 grudnia do 5 stycznia istnieje możliwość składania wniosków o otrzymanie stypendium sportowego wójta gminy Tarnowo Podgórne na przyszły rok. Sport, siatkówka. W najbliższą niedzielę w hali Osir w Tarnowie Podgórnym odbędzie się finał Regionalnej Ligi Minigier Siatkarskich. W turnieju zagrają zawodnice z UKS Lusowskiej Akademii Siatkówki, z UKS Lusówko oraz z Tarnowi Wolej bo Tarnowo Podgórne. W najbliższą sobotę Tarnowia Wolej bo Tarnowo Podgórne zmierzy się z MUKS Czarni Kępno w ramach 12. kolejki Wielkopolskiej III Ligi Mężczyzn. Koszykówka. Informujemy, że nasza gmina od września dołączyła do programu Wiejskie Ośrodki Koszykówki, który jest efektem działań Polskiego Związku Koszykówki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Już w najbliższą sobotę w hali Osir w Tarnowie Podgórnym Tarnowia Basket zmierzy się z AMW Flota Gdynia. W minionym turnieju ligowym U10M Ligi Skrzatów koszykarze z Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne zwyciężyli z Pyrą AZD ZSP 65 Poznań i Basketball Club 23 Luboń. Tenis stołowy. Wszystkie drużyny Kings of the Table Prześmierowo zwyciężyły w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego. Trzecioligowcy wygrali z LKTS Luboń, drugoligowcy zwyciężyli w Dębnie z miejscowym SCTS-em, a czwartoligowcy nie zostawili złudzeń zespołowi MKSTS Warta Oborniki. Janek Mazurkiewicz zdobył drugie miejsce podczas mikołajkowego turnieju w tenisie stołowym, który odbył się w minioną sobotę w hali Osir w Przeźmierowie. Zawody zorganizował UKS Przeźmierowo. Halowa piłka nożna. W najbliższą sobotę w hali sportowej Osir w Przeźmierowie po raz kolejny odbędzie się mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej o puchar dyrektora Osir Tarnowo Podgórne. Pieniądze ze sprzedaży ciast i napojów w trakcie imprezy przeznaczone będą na pomoc dla Szymka Balkowiaka z Lusowa zmagającego się z nowotworem. W ramach 20. edycji rankingu sołectw gminy Tarnowo Podgórne w najbliższą niedzielę w hali Osir w Przeźmierowie odbędą się zawody w spinningu. Żeglarstwo. Leon Jankowski w minioną niedzielę wziął udział w gali Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, podczas której odebrał dwie zaszczytne nagrody za zajęcie trzecich miejsc w Pucharze Polski w kategorii slalom U19 oraz w Pucharze Polski w klasie techno U17. Kręglarstwo klasyczne. Dwie drużyny Alfy Wektor Tarnowo Podgórne rozegrały ostatnie w tym roku mecze o ligowe punkty. Zawodnicy pod wodzą Jarka Michalaka pokonali drużynę dziewiątki Amika Wronki. Podopieczny Joanny Bąk w ósmej kolejce rozgrywek Superligi Kobiet przegrały z Polonią 1912 Leszno. Kultura. Teatr. 21 stycznia w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się spektakl pod tytułem Błyskawica w wykonaniu artystów teatru Gili Gili. Bilety tradycyjnie zakupić można w kasach GOKSEZAM oraz na www.biletyna.pl. 4 lutego w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się spektakl pod tytułem W pracowni Ambrożego Kleksa.
przygotowane przez Teatr Pana O. Bilety również kupić można na wspomnianej biletynie oraz w kasach Gokseza. W najbliższą sobotę w Centrum Kultury Przyzmierowo odbędzie się spektakl pod tytułem Przyjaciele Małego Księcia, przygotowane przez członków Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Tarson i Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Roktar. Na udział w spektaklu obowiązują bezpłatne wejściówki. Muzyka. Pałac Jankowice zaprasza na koncert sylwestrowy, podczas którego wystąpi Aleksandra Zabłocka i Piotr Kubiak. Koncert tradycyjnie odbędzie się w Sylwestra i obowiązują na niego bezpłatne wejściówki. Poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy TP Info. Zachęcam do obserwacji naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo Podgórne już za tydzień.